Cześć! Dzisiaj mam dla Was filmik prawie na czasie, bo właściwie mamy już po żniwach, a jego tematem będzie uwielbiana przez miłośników kultury ludowej istota, w którą wiara była bardzo rozpowszechniona. Zanim zacznę, chciałabym Was serdecznie zaprosić do obserwowania mnie na Instagramie i na Facebooku, ponieważ tam oprócz filmików pojawiają się aktualne zdjęcia i posty. Wracając do tematu, Południca lub Przypołudnica zawdzięczała swoją nazwę temu, że była aktywna w południe. Chociaż był to jeden z najgroźniejszych dla człowieka demonów, jej wygląd wcale nie musiał wróżyć niczego złego. Najczęściej bowiem widywano ją w postaci odzianej na biało dziewczyny z rozpuszczonymi włosami albo błękitno-szarej mgiełki unoszącej się nisko nad zbożem, która powodowała jego delikatne falowanie. Inaczej było w rejonach Małopolski, gdzie Południca była wysoką, szpetną kobietą w białej szacie, która pojawiała się w towarzystwie 7 czarnych psów, którymi szczuła swoje ofiary. Ten demon, zgodnie z przedchrześcijańską wiarą w cykliczność życia w przyrodzie, uaktywniał się na okres wegetacji zbóż, a po żniwach udawał się na długi spoczynek pod ziemią. Początkowo Południca była duchem opiekuńczym, następnie przypisywano jej coraz więcej negatywnych cech, aż w końcu szala przychyliła się na stronę zła i to o tej złej Południcy najczęściej teraz słyszymy. Czym więc się zajmowała? Południca była ogromnym niebezpieczeństwem dla ludzi żniwujących w południe i tych, którzy przysnęli w polu. Dusiła lub przepędzała swoje ofiary, a śpiącym chodziła po klatce piersiowej lub zaciągała ich do lasu i tam pozostawiała. Z atakiem Południcy kojarzone były wszelkie zasłabnięcia, udary słoneczne, bóle głowy, a nawet śmierć. Mogła też powodować wiry powietrzne albo wspomniany wcześniej wietrzyk, pod wpływem którego falowały łany zbóż. Chociaż często kończyło się na tym, że Południca znikała, nie uczyniwszy żadnej szkody, to jednak lepiej było nie wychodzić z domu w południe. Pewnie się zastanawiacie, skąd tyle jadu w młodej kobiecie, jeszcze odzianej na biało. W tej istocie często siedziała dusza dziewczyny zaręczonej, ale zmarłej w dniu swojego ślubu lub krótko przed nim. Dziękuję za obejrzenie, dajcie łapkę w górę. Pa, pa!